Dzień dobry. Zapraszamy na cykl wywiadów promujących książkę Obsesja porządku Nilsa Guczowa, poświęconą działalności niemieckich architektów w okupowanej Polsce. Ukazuje się ona w wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumaczenie niemieckiego oryginału z 2001 roku powstało z inicjatywy Niemieckiego Instytutu Historycznego. Przekład na język polski wykonała Małgorzata Słabicka-Turpeinen, zaś redakcją naukową zajęły się Aleksandra Paradowska oraz Anika Winert. Das Buch ist seit Jahren ein wichtiger Bezugspunkt für Studien sowohl im Bereich der Architekturgeschichte, als auch für verschiedene Forschungsansätze zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Daher haben wir nicht nur mit dem Autor über sein Buch gesprochen, sondern mit Forschenden verschiedener Disziplinen. Sie analysieren für uns ausgewählte Beispiele nationalsozialistischer Stadtplanung in Polen sowie einige der wenigen realisierten Projekte. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Interviews, aber vor allem auch eine anregende Lektüre des Buches von Nils Guczow. Dzień dobry. Dzisiejszym gościem naszej rozmowy będzie profesor Jan Salm, badacz architektury XIX i XX wieku, wykładowca Politechniki Łódzkiej, specjalizujący się głównie w badaniach nad architekturą dawnych Prus Wschodnich oraz problemów konserwatorskich związanych z zachowaniem poniemieckich osiedli w Łodzi. Chciałabym, żeby pan profesor opowiedział o realizacjach, które zostały wcielone w życie przez Niemców w tym krótkim, bądź co bądź okresie między 1939 a 1945 rokiem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Miło mi gościć państwa w Łodzi. I przechodzę do tematu. Oczywiście okupacja trwa od 1939 do 1945 roku, ale ten ruch budowlany prowadzony przez okupantów zamiera w pewnym momencie wraz z szczęśliwie postępującymi porażkami na frontach i te plany pierwotne załamały się. Można powiedzieć, że tak, że Niemcy z jednej strony tworzyli plany dotyczące totalnej przebudowy miasta, stworzenia nowego forum położonego w zachodniej części obecnego Śródmieścia, bliżej dworca Łódź-Kaliska, co nie zostało zrealizowane szczęśliwie. Totalna przebudowa, wielkie aleje, wielkie partyjne gmachy, takie tradycyjne rozwiązania, które znamy z innych ośrodków. Druga część to sanacja Śródmieścia. Część miasta miała być niezburzona i tam zaczęto prace polegające z jednej strony, co znamy jeszcze z prac w latach 30. w miastach niemieckich, skuwanie detalu, likwidacja takiego burżuazyjnego, jak to Niemcy nawet mówili, żydowskiego nalotu mieszczańskiej architektury, która nie była poważana przez nazistów. W związku z tym do dzisiaj na odcinku między ratuszem, Placem Wolności a ulicą Rewolucji jest kilka kamienic, które straciły detal. Druga część tej sanacji to było poprawianie sytuacji mieszkaniowej w Śródmieściu. Co ciekawe, bodajże w jakimś numerze Der Städtebau w okresie I wojny światowej, kiedy Łódź była pod pierwszą okupacją niemiecką, ukazał się artykuł, który pokazywał straszliwe warunki mieszkaniowe w Śródmieściu i było to zilustrowane na przykładzie takiego kwartału między Piotrkowską, Narutowicza, Sienkiewicza i Trauguta. I co ciekawe, ten kwartał jako pierwszy został ujęty tymi pracami prowadzonymi przez Raudę, Bangerta, tam kilku architektów jest wymienianych. Ten Bangert to generalnie chyba ciekawa postać, bo w Poznaniu, prawda, też jego projekty powstawały. Polegało to na dosyć brutalnym podejściu, mianowicie wyburzaniu oficyn, tworzeniu takich dużych przewietrzanych podwórek, które oczywiście też były modernizowane, obiekty mieszkalne, poprawa warunków mieszkaniowych i to zaczęto w obrębie tego kwartału. Ci, którzy Łódź słabo znają, to są okolice Kaskady, prawda, między wieżowcem telewizji a Piotrkowską. Do dzisiaj te straszliwe wyburzenia widać. To był ten początek sanacji Śródmieścia, przerwany w pewnym momencie na szczęście.
I wreszcie jest trzeci element, to są osiedla budowane na zewnątrz śródmieścia. Niektóre bliżej, jak na przykład Kalinowa, to też ciekawy element. W ramach Gwary Łódzkiej do dzisiaj używa się nazwy Berlinek i oczywiście krążyły takie miejskie legendy, że jest osiedle na planie swastyki, co jest kompletną fikcją. Oprócz tego bardzo ciekawe osiedle Stoki, położone we wschodniej części miasta na terenach, gdzie już przed wojną planowano zabudowę mieszkaniową dla robotników. Osiedle Torowskie na przykład tam powstało. I to też jest przedsięwzięcie, które w latach wczesnych 40. zaczęło być realizowane. Przerwane, nie powstał taki wielki plac z budowlami publicznymi. Tam dzisiaj jest kino Stoki. I wreszcie jest takie najskromniejsze socjalne osiedle dla Niemców, przypuszczalnie gdzieś z obszarów nadbałtyckich. Bardzo, bardzo skromne zabudowania. Taki kompleks przy ulicy Żywokostowej na Helenówku. Więc to są te główne. Jeszcze jeden powstawał, też zaczęty w okolicach Łodzi Olechowa. Oczywiście Niemcy, to osiedle Stockie jest pod tym względem najciekawsze. Niemcy uciekli z tego osiedla. Ono było głównie zamieszkałe przez urzędników sprowadzanych z Rzeszy do Wartegau, do Łodzi. Częściowo przez wojskowych podobno, rekonwalescentów, którzy wychodzili ze szpitali. Oni wszyscy uciekli w 1945 roku i to osiedle było stopniowo zamieszkiwane częściowo przez Łodzian, ale też przybyszów z Kresów. Miałem paru kolegów w szkole średniej, którzy tam mieszkali, a ich rodziny wywodziły się z okolic Lwowa czy z Wileńszczyzny. Powstaje taka społeczność troszeczkę zamknięta, wydaje mi się, bo to jednak osiedle, które leży odseparowane od śródmieścia, ono rządziło się troszeczkę swoimi prawami. Wyprawa na Stoki za moich młodych lat łączyła się z pewnym ryzykiem, tak mógłbym powiedzieć, aczkolwiek nic mi się tam nigdy w rzeczywistości nie stało. To się troszeczkę zaczyna zmieniać po 1989 roku. A, jeszcze może wspomnę o tym, że brakowało w tym osiedlu takiego programu, którego Niemcy szczęśliwie nie zdążyli zrealizować. Więc powstały pawilony handlowe, powstało przedszkole. W 1965 roku zostaje zbudowane bardzo ładne, nowoczesne, modernistyczne kino projektowane przez miasto Projekt Warszawa. Taki mało znany projekt, jedno z lepszych, jakie znam, kin z świetną organizacją widoczności na widowni. Więc taki proces oswajania tego osiedla, ale jednocześnie oczywiście wtedy nie śniło się o jakichkolwiek ograniczeniach konserwatorskich. I o ile sobie przypominam, lata 80., początek 90., to dosyć taka brutalna ingerencja, organizowanie mieszkań na poddaszach. Pojawiają się jakieś facjaty, które niby mają projekty, które należy stosować, ale ludzie robią to w sposób dowolny, interpretują. Wymiana stolarki oczywiście, powiększanie otworów okiennych i dopiero myślę, że po 2000 roku Miejski Konserwator Zabytków, kiedy już zaczynamy nieco liberalny bardziej sposób patrzeć na te nazistowskie, ze zrozumiałych względów, nie cieszące się specjalną miłością, że tak powiem, zespoły, spoglądać, to wprowadza się w związku z postępującym procesem ocieplania tych budynków, co znamy z całej Polski, pewne reguły, pewne zasady, które zmierzają do tego, żeby jednak klimat architektoniczny tych budynków utrzymać. Nie zawsze się udaje, bo pogrubione, pokryte styropianem ściany likwidują te profilowane gzymsy, prawda? Ale na przykład doprowadzono do tego, że parę skromnych dekoracji w tynku geometrycznych zostało powtórzonych na tym nowym licu. A więc obserwujemy jednak taki coraz bardziej przemyślany sposób i jednak oparty na pewnych ogólnych zasadach ochrony konserwatorskiej. To trzeba w przypadku Stoków pochwalić. Oczywiście tam jest jeszcze mnóstwo do,
do zrobienia jest ten, o czym wspomniałem, straszliwy proces wymiany stolarki, zniszczonej często, na okna plastikowe, ale chyba nie przebiega to w taki brutalny sposób, jak miało miejsce jeszcze 15 czy 20 lat temu. I jak mówię, mieszkałem na Stokach mniej więcej 10 lat w dwóch miejscach, na początku w tym nazistowskim osiedlu, potem wyżej na tak zwanej Górce, gdzie jest kapitalne osiedle z lat 50. Taka specyficzna, znająca się dobrze społeczność, trzeba się było trochę wkupić w łaski, ale na ogół spotykałem się z sympatycznym podejściem, ale na przykład jednej rzeczy nie zapomnę, właśnie ta sceneria tego osiedla nazistowskiego i w okresie Triduum Paskalnego tam była organizowana przez miejscowego proboszcza nocna procesja i szły kobiety ze świecami. I sobie wyobraźcie Państwo tę ulicę zbocze, te nazistowskie bloki, głęboki śnieg, bo to była jeszcze taka późna wiosna i tego śniegu trochę leżało. I właśnie te stoczanki idące ze świecami, śpiewające jakąś nabożną pieśń, to też takie stockie wspomnienie. Nigdzie indziej czegoś podobnego nie widziałem.